To jest nudne, to też. Ach, przestarzałe słuchawki na kablu. Ja mam bezprzewodówki, jak wszyscy. Myśli, że jest fajna tylko dlatego, że ma nowe słuchawki? A, tańczy do swojej muzyki? Okej. Jesteś beznadziejna z tymi kablami. Szkoda mi na nią nerwów. Ale chciałabym mieć fajniejsze słuchawki. I nawet wiem, jak to zmienić. Tylko wezmę swoje przybory. Nożyczki są, jedziemy. No to tniemy. Ciach. I są bezprzewodowe. Nikt się nie połapie. O, lepiej schowam to do kieszeni. O, przestarzałe słuchawki wróciły. Zaraz, też ma bezprzewodówki? A co mnie to? Ja miałam je pierwsza. W końcu mogę coś zjeść. Ciekawe, co spakowała mama. Umieram z głodu. O, kocham ją. Ale pięknie pachnie. Mama wie, co dobre. Jak to można jeść? Lunch, panienko. Tak, ale uczta. Tak się powinno karmić księżniczkę. Dodałem trochę rozmarynu. Sam robiłeś? Nawet rybę dla ciebie złowiłem. A potem powoli smażyłem na patelni. Boże, co to za lunch? Smacznego i zawsze do usług. Pycha. Żartujesz sobie? Nie mów do mnie, parobku. Och, ale to się ciężko nosi. Ile zadań, nie mam na nic siły. O tak, ale się wczoraj bawiłam. Impreza roku. Ups, przykleiła mi się jakaś odjazdowa dekoracja. Och, ale trochę mi się spać chce. Lekcja się zaczęła. Proszę usiąść. Skończymy wczorajszy temat. Ale to się dłuży. Jestem zmęczona. Madison, co to za spanie? Och, przepraszam, już uważam. Oczy same mi się zamykają. O nie, znów prawie zasnęłam. Nie śpi, nie śpi. To bez sensu, zdrzemnę się. Czy ona poszła spać? Zaraz jej dam nauczkę. Ani? Proszę zatkać uszy. Madison! Żadnego spania na lekcji! Co to za brak szacunku? Zawiodłam się na tobie. Ech, nawet memy nie pomagają. Przymknę na chwilę oczy. Nie! Pozwolę na to na mojej lekcji! Jestem nauczycielką i zaraz was nauczę! No już! Miękka podusia, żeby szyjka nie bolała! Przykryję jeszcze kocykiem, żebyś nie zmarzła! Madison, cicho teraz! Że co? Eni miała ciężką noc! Przecież nie hałasuje! To pani krzyczała! Kochani, bądźcie cicho, bo Eni musi odespać wczorajszą noc! To jakiś żart! I gdzie tu sprawiedliwość? Jutro egzamin, czyli zarywamy dzisiejszą noc. Dobra, muszę się skupić!
Ile sypialni ma Louvre? Skąd mam to wiedzieć? Kim jest Mark Twain? I ile książek napisał? Za dużo tego. Oczy mi się zamykają. Muszę się zdrzemnąć. Weź się w garść. Bo oblejesz test. Może jednak krótka drzemka? Gdzie ja jestem? Chyba źle spałem zeszłej nocy. Ale wystarczy trochę gotówki i wcale nie trzeba się uczyć. Cześć, masz kasę? Tak, tutaj. Taki plik otwiera drzwi do sukcesu. Oto 50 odpowiedzi do testu. Szybko, zanim nas przyłapią. W czwartek mam test z matmy, jak coś. Nie ma problemu. Ale nuda! Nudzi mi się. O, telefon. Zawsze to jakaś rozrywka. Pora na selfie. To będzie idealne na mojego Insta. Makijaż źle wygląda w tym świetle. Trzeba go poprawić. Nałożymy szybko rozświetlacz i ułożymy włosy. Dobrze, już wystarczy. O wiele lepiej, ale będzie fejm na Insta? Świetnie dziś wyglądam, czy nie? Ech, wciąż jest coś nie tak. Wiem, co pomoże. Tak, wiatr we włosach będzie idealny. Teraz jest wystrzałowo. Ech, co jest? Masz mi zwiewać włosy do tyłu. Wybacz, to przez suszarkę. Już się poprawiam. Dobrze, spróbujmy jeszcze raz. Wiesz co? Stop. Mam lepszy pomysł. Konfetti i tasiemki w tle. Zdjęcie idealne. Wow, ale ekstra. Też spróbuję. Ech, ona ma błyskotki, a ja jakieś śmieci. Dobra, jeszcze raz. Proszę mi poprawić włosy i makijaż. Nie ma nic za darmo. Musisz zapłacić. Pewnie, już płacę. Co to ma być? Dolar wyciągnięty z pralki? Dobra. Nie ruszaj się. Tak, dziękuję. Pora na selfie. O matko, co ja tak okropnie wyglądam? Jak jakiś klaun z horroru.